książka, którą najczulej wspomina Pani z dzieciństwa? Mały Książę. Jaka książka powinna być według Pani lekturą obowiązkową? Oskar i Róża. W jakim wieku napisała Pani swoją pierwszą powieść? No chyba miałam ze 12 lat. Książka, którą najtrudniej się Pani pisało? Przeznaczeni. Autor lub autorka, który ma Pani dozgonny szacunek? Bułhakow. Ile książek Pani napisała? Myślę, że około 20. Co jest dla Pani najważniejsze podczas tworzenia powieści, bez czego Pani nawet nie siada do pisania? A to bardzo ciekawe, bez czego nie siadam do pisania. Świeczkę muszę mieć zapaloną, ale czasami jej nie mam, więc... Nie, jak mnie najdzie, to piszę bez względu na to, czy to coś mam, czy tego czegoś nie mam.